Ej, witam was serdecznie, tu jest Tyron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Greedfall. Musimy sobie iść teraz... Zaczęliśmy się to zadanie wycinka lasu, tam oni ci tubylcy chcą uleczyć tam ziemię, ale... No niestety... Tam ci drudzy nie chcą ich spuścić tam do tego miejsca i musimy poprosić Sirde, nie popowiem jego imienia, o radę. Tak, o radę. Dobrze, na razie to sobie też... Pewnie potem polecimy z zadaniem dla Kurta, bo... Coś mu się zachciało, nie wiem, co znowu zaś... No ale niestety, jak trzeba, to trzeba. Sobie wszystkie zadania zrobić. Potem stwierdzić i popatrzeć na grę. Tak, zrobiłam wszystko. Wszystkie zadania. Że my mogę sobie... Nie to... Mogę sobie spokojnie żyć. A jak nie skończysz wszystkich zadań, to możesz niespokojnie. Ech, moja logika. A raczej mój mózg. Podobny. Dobrze, zobaczymy, co nam powie. Ja bym już cisnąć zadania do przodu główne, no ale jednak doświadczenie i wszystko resztę trzeba zdobywać sobie. Jak mówiłam, tam jest chyba 38 maksymalny poziom. Chyba. Nie mam 100% pewności. No. Wow. Ale przekonamy się w swoim czasie, no. Dobrze, powiedz mi, poproś? Znaczy, my musimy go poprosić. Dorać mi, o. Co ja mam robić? Jak mam żyć? Kim mam żyć? O Boże, tego ty mi nie doradzisz, co? Aha, on jest co? Jeszcze wyżej gdzieś? Nie? Nie, to jest Konstantin. Oho, on jeszcze wyżej jest. Żyje jeszcze tam? Chyba tak, no. Dobrze. Wiem, którego to chyba mamy poprosić o radę. Tak mi się wydaje, zaraz będziemy wiedzieć. No tak, właśnie tego. Ej! Porozmawiaj ze mną. Dorać mi! Zapytaj go. Nie. Mój dotyczący Polany. They want to be able to access a clearing exploited by our woodcutters in order to heal it. To reforest it, I assume. But our men there say that it belongs to them and are refusing to let the natives enter it. The site was supposedly ceded to them several months ago. But tensions are running high and some men have lost their lives. No, co ja mam zrobić? We're heading for a real confrontation. It is very regrettable, and I approve of your desire to appease this conflict. According to what you have told me, if ever there was a contract, it must have been signed under our former governor. You should go to the archives and verify this. Super. Then go and talk to Lady Laureen de Morange. And of course, I'll be delighted to help you once things have been clarified. Thank you, Professor. Once more, you've been of great help. Wow. Wysyłając mnie do kurde archiwów. Pa. Looking forward to seeing you again, Sir de Corsillon. A nic więcej od ciebie nie chcę, przyjść do archiwów. Ciekawe, czy one gdzieś tu się znajdują? Mapcia. Pewnie tak, no. Pewnie tak. Super miejsce na wieszanie obrazów między schodami. Jeszcze niżej. Konstantyn żyje? Żyje. To i tyle czasu, jejku. No Boże, NPC. Jeszcze niżej! Cheat. Gdzie są archiwa? Ktoś mnie zaprowadzi do archiwów? To chyba nie bardzo. Ty raczej mi nic nie powiesz. To drugie drzwi. Nie te większe, te pojedyncze trzeba było wejść. Dlaczego mi nikt nie mówi? No i tu są schody. To
macie w skrzyneczce? Pieniążki. Dobrze, tu gdzieś pewnie. Gdzie byście te archiwacje skiterali? Żeśmy przyjść do tego miejsca, gdzie ten, tych żeśmy prowadzili, żeby się ukryli? Pewnie tak. Tu właśnie są archiwa. Okoliczności obszaru wycinki lasu. W regionie postawy, że będące agregacje. Oh shit. Jesus. Czyli tubelcy nie mają sprawa. Kurde mać. No nic, idziemy jeszcze z tobą pogadać. Panią. Boże, co tak nagle się ciemno zrobiło. Co to było? Unik. Ta pani gdzieś z boku mieszkała sobie. Pani, co mam zrobić? Oni chcą uleczyć tą ziemię. Ale powinni się zgodzić, no co im szkodzi? Kurka wodna, będą mieć więcej drzew. No. Znowu. umowę. The natives want to access this place, which according to them is sacred, and which they would like to heal. But some of our men there are using this deed to deny them access to the area. Tensions are running high, and some people have died. Muszę coś poradzić na to. We enacted a lot of contracts. Do you have the document? No. Yes, here it is. Hmm. This cession agreement is only signed with a cross on the native side. Well, writing is foreign to them. No, raczej. As is the notion of land ownership. For them, the earth only belongs to itself. If they did not possess these lands, how did they cede them? No właśnie. I doubt they knew what this agreement represented, to be honest. In that case, why make them sign it? When we arrived on the island, we had to ensure our access to certain commodities. We also had to make sure that we had legal ownership of the lands we were occupying. The natives dreamed of possessing some baubles that they didn't know how to craft. It was easy to make them sign agreements that they didn't understand by giving them some. I was a stranger to their philosophy then. I only thought about my city, and I regret it. I'm sure we can fix this mistake. I hope so, Your Excellency. Come, let's find Sir de Corcillion. Can I help you with any other matter? Coś muszę wracać się do tego. My lady, I have to go. Goodbye. No jak przecież to nie było ten własność ich, a podpisali, no to nie wiem. About this regrettable problem concerning a clearing, which my student told me about. Indeed, and I think I may have a solution that will allow us to solve this conflict peacefully. I'm listening. I must admit that I established this at a time when the culture and the mentality of the natives was foreign to me. The clan of this village was rather open to our presence. They welcomed us with benevolence. No i co wymyśliłaś? Reason, I think we should allow them access. No tak, no przecież, no co, no. In doing so, we would appease the tensions. No raczej tak, no. We would also retain ownership of the wood. We would even benefit from such an agreement if the natives reforest this area. Then we could exploit no. it for a longer period. Posadzą, urosną, znowu sobie wytną i tak w kółko. But several men were killed. No, their comrades will seek vengeance if the person or persons responsible do not pay for their crimes. I am convinced that Duncas, the chief of this clan, never approved such an action. Raczej nie. I understand, but I will only write a decree allowing people to go to this clearing, provided the murderer is delivered to us. Thank you, Master. I will inform Duncas of your decision. Nie wiem, czy się zgodzę. Przekonamy się. Boże, zaś muszę schodzić na dół. Jakbyście mnie przeteleportowali. No dobrze, musimy iść do tego wodza. Duncasa. Poinformować jego... Jak możemy to załagodzić. Nawet
Dobrze, trzeba się telepnąć, czyli idę w prawo. Do domciu. Tak, zgadłam. I podróż. I już. Potem musimy kurta wziąć pod łapkę i kurde z nim zrobić zadanie. Jak daleko? Niedaleko, tu coś powinno być. Tak, tak, tu jest. Czy jak się od sobie przystałeś, co jest? Wstawaj. Dobrze. What brings you here on Almanawi? Konflikt Polany. At this old man's request, I investigated the conflict that opposes you and my nation regarding the clearing. You will now be able to access it freely to accomplish your rituals or heal the area. And the congregation will keep exploiting the forest. However, there is one condition to this new agreement. You must deliver this man to us, because he is responsible for the deaths of several woodcutters. These men died because of their own foolishness. Ciekawe. No one else is responsible for their deaths. If they hadn't cut all the ochre berry trees, they would have survived. A skąd mogli wiedzieć? What are the two of you talking about? Three woodcutters died eating the meat of an Andrig after it was killed by a venomous Dorsentats. It's nothing but a terrible coincidence. And if they had eaten the ochre berries... We know that you're responsible for all this. The hunters told me everything. How could you do this? You acted more foolishly than an irascible adolescent. By killing these men, you have brought upon us their wrath. And it is only natural that they should ask for justice. Wylecisz z klanu. I beg you. I only wanted the Renoikse to understand the value of the trees they were cutting. Bloodshed only leads to more bloodshed. And you know that. No i tak nie posłuchałeś. Capable of doing something so foolish. If you want to stop the woodcutters taking vengeance into their own hands, you must deliver this man to us. I understand. But I have one condition before we make this agreement. The Lugeir Blau fooled us in the past. It is their turn to prove their good faith. What do you want from us? There is a mine in the forest that the congregation has long operated with help from my people. But digging into the mountain has risked it collapsing. We reinforced the earth with wood. We worked with the Lugeir Blau to save the mountain and the men. We agreed to stop digging and sealed the entrance with a boulder. But some Renaigse came back. And I think they started to be again. And some of my people started going missing. Perhaps because they had seen them break their promise. If the mountain collapses and it is your clan's fault, thousands of lives will be lost. And you want me to intervene? You have to stop them. Remind them of their promise. This is the price of my trust. If you do, we punish the person responsible for the death of the woodcutters, and all our quarrels will be gone. I'll go to this mine and see what's going on. Is there anything else? Yeah, wszystko. I must leave. Goodbye, Dunkus. Qua awalum seg. No nic, no trzeba iść ich przekonać, żeby zostawili już tę kopalnię w spokoju, no. I ono w ogóle jest. Gdzieś tam w stronę. Może akurat będę mogła się teleportować stąd. Co? Nie to chciałam. Aha, bo mi nie ten zadania nie zaznaczył. Tylko mi ten... Już, zaś chcę pomóc! Boże, kobieto, weź mnie nie dołuj. A siakra.
koniec. Z dobrocią. Masakra. Dobrze. Super. W którą stronę ja mam iść? Aha, muszę wejść tam do tego. Tam do obozu ich. No tak, no muszę iść. Wejść. Może mnie nie zjedzą. Jakoś szczególnie. Wyłozić w kopalni, kurde, nie ma kopania. To nie z tego dobrego. Uciekaj, jelonku. Czemu się ma pan ten? Wysiła z lekka. Boże, zaś wszyscy ode mnie czegoś chcą. No szkórka wodna. Czemu tacy jesteście? Tak, to może być się nie nudziło. No i co, nie wpuścisz mnie? Sorry, this is private property. I cannot allow you to enter. Actually, no one should be able to enter. No właśnie. This mine is doomed. It's terribly dangerous. I wouldn't know. Our employer, Mr. Mayard, is the owner. He's got all the deeds required. Listen, you should go to the authorities. O Boże, zaś mam się wracać. Nie. O Boże, chyba kpicie ze mnie. Wow, papierkowe roboty. Chcę się do... Oceniać sytuację. No i co? W związku z tym? Ja muszę gdzieś... bokiem sobie przejść. Nie wiem, Basko. These Renegades must not have taken us seriously. We should take a closer look. Wiedziałam, że. Dobrze, nie to może. A jest jakiś. Z drugiej strony. Dobrze. Tędy nie wyjdziemy. Pa, nie patrzcie się tu, co ja robię. A tu jest, dobrze. We should take the path that overlooks the outer wall. We should be able to see inside from there. No, powinniśmy. Look, they freed access to the mine. No, widzę. Chyba. O Boże. O Boże. We must talk to Sir de Corsillon. I hope our nation is not involved in this business. I dymaj z powrotem do gościa. Bo ci się nudzi. No dobrze, no jak trzeba, to trzeba. No, wolałabym, żeby to było pstryk, pstryk, a nie, kurde, tyle gonienia. Dobrze, że mam tu obozowisko blisko. I teleportujemy. Podróż z powrotem. Rezydencja. A ci niedobrzy, kurde. Nieładnie to tak. Co oni tu sobie odwalają? I zaś na górę, na pięterko, obejść na drugie. Dosłowny odcinek gonienia tam i z powrotem. No nic nie poradzę. Ja nie będę obcinać, Boże! To nie było, nie miałoby sensu takie... ciachanie. Konstantyna, żeś się sprzeda. Aha, patrzy się. Dobrze. Kiedy wróci z lekarzem jakimś? Kiedy mnie wyleczy? Wylecz mnie. Jestem chory. No i co ty mi tam razem powiesz? Sir de Corsillon. The sad day, my young student. What can I do for you? Kopalnia. I come to ask you about a mine near Vigigador.
It was closed for a long time for security reasons, but someone has started exploiting it again. I seem to recall that a concession in this area was sold to a Master Maiard. However, I do not recall the details of the contract. It was established by the previous government. He is a rich merchant from Serene who arrived on the island only a short while before we did. People say that he is unscrupulous. Unscrupulous? That's an understatement. No, raczej. This man had some natives captured and he's using them as slaves to work in this mine. What? What? That he is above the law? We cannot tolerate no, such raczej. Methods. But we must determine the best way to attack him. You should start by finding the deed. Yeah. Don't worry. We'll not let this man's behavior go unpunished. Can your old professor still prove himself? Yeah. Zaś mam kurwa dymać do archiwów. Ja pindzile. No nie mogę, no. Wow, no szkur. Drugi raz jesteśmy w tym samym miejscu, drugi raz idziemy w to samo miejsce. Oj, 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 gro. Proszę cię. Masakra. Teraz będę pamiętać, że to są te drzwi. Ale i tak, sam fakt, drugi raz idziemy tym samą drogą. Do archiwów. Jejku, nie mogliście przenieść tych archiwów wyżej? Tylko jak najdalej. Kurde mać, no. Ale to jest złe, ale to jest złe! Na siłę przedłużanie tego, żebyście troszkę tak więcej minut spędzili w grze. Jezu, mam nadzieję, że trzecim razem nie będę musiała lecieć z powrotem tu. W języku prawniczym. Haha, dzięki! Kurde. Wow. Dobrze. Starej kopalni. Jeden został podpisany przez Madame de Morage. Żeby jej pomóc, aby... Prawdy. Mogę się jeszcze kogoś innego zapytać, tylko pokażcie mi te papiery. Pokażcie mi te papiery, to ja się kogoś innego zapytam. Mam kogo. A wy już dobrze o tym wiecie. Nie, gro, nie pocieszyłaś mnie ani trochę. Prawnym wątkiem. Ani, oddawaj papiery. Wydrukuję sobie. I poczytam. Day, my lady. Happy to see you again. Jezus, znowu! How can I be of service? Dawaj papiery. I need your advice once more. This time it's about the property deeds of a plot of land and of a mine acquired by a certain Maiard. Here are the deeds. I must admit that I understand very little of what's written, but your seal is on it. Do not worry. This type of document is always difficult to decipher for the uninitiated. However, they are very clear. Master Maiard is the owner of a plot of land located near Vigigador. He can exploit the forest and plant anything he wants there, but it says here that he does not have the right to exploit the mine. No to ma przerąbane. This other paragraph. Any attempt at mining on this land is forbidden. And yet the mine located on this plot of land has been reopened. No właśnie. Exploited as we speak. According to these documents, the mine has been closed for security. No tworzył se i co? This man's behavior is reckless. You should go see him. He's presently in New Serene. Zaraz zostanie w Ciery. W porcie, a nie w tawernie. Wiem, że do tawerny znowu będę musiała iść. Dobrze, idziemy do gościa. Boże drogi. No, no, no. Nie, nie chcę. O, tu jest. Jesteś ten debil? Chodź tu.
kurde mać. Master Maillard. Who's asking? Ja. I'm the legate of the congregation. Well, I'm flattered. What brings you here, your excellency? I'm here to talk to you about the mine you have near Vigigador. Are you aware that you have no right to operate it? No, właśnie. Nor are you allowed to employ slaves there. Będziesz potrzebował prawnika. Dostaniesz ciery. I'm sure there is a way for us to get along. Nie, nie, nie. I'm an honest merchant. I always pay my taxes. Przekupstwo? Please tell your cousin that I would be happy to send him the gift of his choice. Now, your excellency. Co? If you would allow me, I have to get back to my activities. Nie skończyłam z tobą. I'm afraid you don't understand, master. It's not a money problem. That and you endanger the congregation on this island. Nic nie naciskam, czemu zeskipowało mi to? Come on, don't be so serious, young woman. I'm sure it's nothing that a small bonus. Aha. Dalej chcę przekupić. Best wishes to your cousin. Stój, ja nie skończyłam z tobą, ty cyk. Wow. I co? Nową umowę. Zaraz ci kurde. Ty gnojku. Myślisz, że będziesz mógł mnie przekupić? Pozbieram sobie tak po drodze. Wow, jaki tupek, no. Niemożliwe to jest. Ojejku. Są tacy ludzie niestety. Mam nadzieję, że się nie napotkam nigdy w życiu na takich wrednych ludzi. Cierpię takich ludzi. Bywa życie. To jedziemy do gościa na górze. Wow, po prostu numer 3. Nie mów, że muszę iść do archiwów. O, bo cię tak wyrzucę przez okno, że będziesz latał. Sir de Corsillon. The sad day, my young student. What can I do for you? No właśnie. I verified the contract with Lady Morange. The exploitation of the mine is illegal as we expected, without even taking into account what he's doing to the natives. I then went to meet Master Maillard. So, what did he have to say in his defense? He turned a deaf ear and tried to bribe me. Oh, some of these merchants are so rich that they forget basic decency. But it's high time we reminded him of who is in charge of the congregation on this island. Here, this is an eviction notice which dispossesses him of all his land, breaching his contract. For his crimes against the natives, he's banished from this island. No i dobrze. I will make him aware of this decision, but you should go to the mine immediately. Dobrze, mamy dokumenty ważne. And the mine closed once more. No. I'll take care of it. Can your old professor still prove himself useful? Nie, odejdź ode mnie. Mam nadzieję, że nie. Dobrze, to dymamy do kopalni. Miałem zamknąć ją i wszystkich tych niewolników uwolnić. No chyba coś takiego trzeba zrobić, co? Że ludziom nie zbierze się do uratuj niewolników. No tak. No tak, oczywiście. Zrobimy sobie to. Zobaczymy. Czy się uda? Raczej powinni. Co mam? Dokumenty. Nie macie nic do powiedzenia teraz. W następnym odcinku zrobimy sobie któremuś zadanie towarzyszowi. Jak dobrze mieć teleport tak blisko tam. Obozowisko tam mamy. Nie, 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 nie. No i spoko, a teraz zamykać proszę. Wow, nikogo nie ma. A nie, są. No i co by na to? Możesz. Musisz.
I have here an eviction notice signed by the governor's ministers. The former owner, Mr. Maillard, has lost his rights due to a breach of contract. Look, ultimately, we are not the ones who decide. Ale co mnie obchodzi wasz szef? Złaście z drogi i tyle. To notify him of his loss. You'll find him around here somewhere, your excellency. No to mnie puść. Puść mnie. Puść mi dupę. Chyba mi się to nie spodoba. Master Maillard, I'm so glad to find you here. Here is a document from Sir de Corsillon on behalf of my cousin. Considering the fact that you have not respected the terms of your contract of ownership, you are hereby expelled. The methods you used against the islanders has also ensured your banishment from Tirfredi. Impossible. By what right? Guards, this woman threatens me. Oh Jesus. Oh Boże, widziałam, że... Czekajcie. Chodźcie tu. Tego chcę. Wysłaniaka. Tego, co chciał mnie przekupić. Czemu mi klatkuj? Wow, 30 parę FPS-ów. No zajebiście, no. These people were monsters. I wouldn't cry over them. Come now, let's go free my brothers and we can tell them. Dobrze. Czemu, żebym podniósł jakiś coś ciucha jakiegoś? Zaraz, czekaj, bo może ma coś fajnego. Rękawice. Operusz. Pozbieram. A tamto, co ja żebym podniosła, jakiś ciuszek. Upuść. Aha! Nie chcę tego. Może idziemy uratować. Jesteście wolni, możecie wyjść. No i co? Otwórz, ale czemu? I tyle? Czekajcie. Takie dziwne trochę. Najwyraźniej. Czekajcie, bo ten jest ten. Skrzyneczka najpierw. A jestem niedobra. Kabla ludzi morza. Trochę gorsza. Wymaga siły 5, ale no, zabiorę. Go without fear. You were free. And know that we are sorry for what happened to you. You must believe that not all Legeard Blau are alike. She is an on all Manawi. That's why she understands us. Thank you. We will not forget you. Dobrze, idźcie. Jesteście wolni. Zerknę, co to dostaliśmy, ten. Nie to. No, siła plus 5. A jest gorszy niż ten ofiarny miecz. No, super. Dobrze, możemy iść powiedzieć Dunkasowi, że już ma wszystko załatwione. Już nie będzie używana kopalnia i uwolniliśmy podróż. Więc muszą wydać tego śmiesznego dziotka mroza. Dobrze, może od razu sobie wrzucę sobie to, co nie noszę przy sobie. Czyli to chciałam i no kapelusz niech idzie sobie. Kawice, no i chyba wszystko. Co mam to nosić? Jak i tak tego nie używam. Może akurat coś fajnego się trafi kiedyś jeszcze. A może nie. I tyle będzie w temacie. No już załatwiona sprawa. What brings you here on Almanawi? A jak myślisz? Zadanie. I was able to close the mine. The man who operated it was arrested and will be banished. To raczej chyba go chciałaś, a nie. From now on, you are my garants. Czyli? My friend. You knew how to renew my trust in your clan. Just as trees grow back after being cut. Thank you, Dunkus. I am honored. Will you give us the old man now? If you allow it, I would like to punish him myself.
Enough blood has been spilled, and he will only call for more of it, since he loved the forest to the point of killing for it. He will be sentenced to Będzie tam siedział, co? Every day he will replant what your men will cut down. Every day until the end of his life. Nic fajnego. Does this punishment seem acceptable to you? No, raczej tak. If I explain to Sir de Corsillon that the man was sentenced to forced labor, I suppose he will approve. Thank you, Duncas. It is a wise sentence. Is there anything else? No Boże, tu pilcy będą mnie kochać. Goodbye, Duncas. Qua awalum seg. No pa. Wow. Wow. Dobrze, czy ktoś muszę do tego lecieć? Mam nadzieję, że nie. To skończyło mi się zadanie. Tak, koniec. Zaliczyło mi to zadanie. O Boże. Afry, no trzeba by tą Afry zrobić. Nie chce mi się, bo ona jest wkurzająca. Grzecznie mówiąc. Przyjaźnie. A może być jeszcze więcej? Chyba nie. Okej, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku pójdziemy zrobić to głupie zadanie dla Afry, bo ona jest jakaś nawiedzona i wszystko musi wiedzieć. Niestety. Kurde mać. I zobaczymy, co tym razem. Mam nadzieję, że nie zaminusuję jakoś bardzo u tubelców. Znowu. No nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami, zostańmy mi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Gridfall. Dzięki, cześć!